Witam Państwa, samochód Chevrolet Corvair, rocznik 1965. W tej chwili samochód jest bez silnika, bez skrzyni biegów. Są to elementy już nie do odzyskania. Także dlatego, jeżeli chodzi o te koła, które stoją nieco krzywo, to jest podobna konstrukcja jak Volkswagen Garbus. Z tyłu silnik, z tyłu skrzynia biegów i jak nie ma tych podzespołów, to po prostu to już zawieszenie traci swoje właściwości i koła są w ten sposób wygięte. Był tutaj silnik sześciocylindrowy, tak jak widać miejsce na silnik. Samochód, jeżeli chodzi o samą bazę, w bardzo dobrym stanie. Oczywiście to pojęcie bardzo dobrego stanu to trzeba dostosować do rocznika samochodu. Tak jak powiedziałem, 65 rok, prawie 50 lat, ale baza jako baza jest bardzo dobra, uważam. Bardzo niewielkie, niegroźne nawet bym powiedział skupiska rdzy. Mordza jest oczywiście, tego nie da się ukryć, ale wszystko jest proste, niepofalowane. Nie ma takich uciążliwych miejsc, żeby ta rdza była już na takich dużych powierzchniach nie do uratowania. Wszystko to jest do uratowania, wszystko jest do pospawania i to mówię nie na zasadzie takiej, że to jest do pospawania jakimiś, no jakby to nazwać, dużymi nakładami. Są to nakłady, ale mówię, nie jest to zgnilizna już taka permanentna, to mam na myśli. Nie jest to zgnilizna permanentna, gdzie praktycznie ratujemy calutki samochód, a nie tylko i wyłącznie go gdzieś łatamy, tak to nazwijmy, tak? Czyli tutaj wymaga jak najbardziej pracy blacharskiej, ale są to rzeczy, powiedziałbym, jak na stary samochód ogólnie, jakbyśmy mieli podsumować ten egzemplarz jako stary samochód, porównując z innymi samochodami, no to są te rzeczy w miarę stosunkowo proste, ponieważ mówię, tej rdzy jest niewiele. Zresztą ja tu celowo pokazuję to nadwozie, ono jest prościutkie, każda szczelina w tym samochodzie, wszystko się zgrywa bardzo ładnie, jak tutaj zresztą widać, ta maska przednia, to jest bagażnik akurat, mówię, tak samo to funkcjonuje jak w Volkswagenie Garbusie. Drzwi, jeżeli chodzi o drzwi, to ja bym sobie na przykład życzył, żeby 10-letni na przykład samochód, tak drzwi się zamykały, jak w tym samochodzie. Proszę bardzo, hałas jest, ponieważ nie ma uszczelek, tak? Ale jeżeli chodzi o samo zamknięcie, o samo funkcjonowanie, zawias, a zamek, o samo zgrywanie się linii i tutaj proszę, ta cała linia, to jest to wręcz bym powiedział nawet no, na idealnym poziomie. Tutaj drzwi chodzą pięknie. Tu też jest niewielka odchyłka w stosunku błotnik drzwi, ale to mówię, to w starych samochodach to nie ma co liczyć na to, że to będzie wyprowadzone naprawdę na absolutny, bezwzględny ideał, bo to nie jest tędy droga też, nie? No. Także baza, tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o blacharsko, to jest w bardzo fajnym stanie i warto, myślę, ten samochód doprowadzić jeszcze do użytku, nie przeznaczać na przykład na części, bo też tak można zrobić. Jeżeli chodzi o detale, typu chromy, typu jakieś takie gadżety no na nadwoziu, tak, to też nie zauważyłem jakichkolwiek braków, bo mówię, no chociażby jeżeli mówimy o tego typu listewkach, o emblematach, tu proszę następny, o światłach, to wszystko jest oryginalne, to tutaj nic nie ma, jakieś podróbki, zderzaki, kołpaki są oryginalne. Tutaj ta armatura cała drzwiowa, czyli tak jak mówię, z dwóch stron tak samo te drzwi chodzą, bo tam pokazywałem na przykładzie lewej strony, ale z prawej strony identycznie to się wszystko licuje, zawiasy pięknie pracują, zamki też bardzo ładnie pracują. Jeżeli chodzi o środek samochodu, to w zasadzie tapicerka, nigdzie nie zauważyłem, jeżeli chodzi o tapicerkę siedzeń, nigdzie nie zauważyłem żadnego rozdarcia, żadnej dziury, nigdzie, w żadnym miejscu, dosłownie. Także jest to w bardzo fajnym stanie. To jest oczywiście, nie jest to skóra. Jest to jakiś taki materiał skóropodobny, ale po odświeżeniu go, w sensie po doczyszczeniu, ewentualnie jakimś tam natuszeniu, to będzie naprawdę bardzo ładnie wyglądać. Tapicerka drzwi na bokach też, bez zastrzeżeń bym powiedział. Jedyne miejsce z dziurą to jest, proszę bardzo, tutaj ta rączka, gdzie wymaga wymiany ta okładzina tutaj skóropodobna. Jeżeli chodzi o klamki, o otwieranie drzwi, o otwieranie szyb, proszę bardzo, to wszystko funkcjonuje bez zastrzeżeń. Każdy element wymaga jak najbardziej tutaj przejrzenia, dopracowania, ale to nie wymaga na pewno wymiany, nie wymaga zakupu tej armatury. Wszystko, co tutaj jest, to jest sprawne. Jeżeli chodzi tutaj o deskę rozdzielczą, to tak jak widać, na klaksonie nie ma tego emblematu Chevroleta.
no niestety to zaginęło. I pokrętła radia, tak jak widać tutaj, brakuje pokrętła radia. A tak wszystko poza tym jest fabryczne, oryginalne i tutaj nic nie brakuje w tym zakresie. Szyby, proszę, tutaj jedną odkręciłem, opuścimy wszystkie, żeby było widać, jak to mniej więcej działa. Jeżeli chodzi o stelaż dachu opuszczanego, to też jest on w bardzo, bardzo dobrym stanie. Oczywiście materiał, no to logiczne, że przez te lata jest uszkodzony. Sam materiał w ogóle jako poszycie oryginalne jest, całe, kompletne, na wzór jak najbardziej do wycięcia nowego, także to jest, ale jeżeli chodzi o stelaż, to on jest absolutnie bez zastrzeżeń. On chodzi, bym powiedział, jak szwajcarski zegarek. No jedną rączką, bez żadnego problemu, ja tutaj go składam i rozkładam. Oczywiście te zapinki, jeżeli chodzi tutaj o mocowanie tego dachu, to wszystko funkcjonuje. Tutaj, proszę bardzo, tutaj są zaczepy, zaczep jeden, tak jak widać, zaczep pracuje i drugi tak samo, identycznie, wszystko działa, nie? No tutaj możemy się doczepić do tego typu niuansów, od pruta jest lamówka, no ale to dosłownie bym traktował w formie niuansów, nie? Jeżeli chodzi o podłogę, to tak samo jak całe nadwozie, bo ja biorę pod uwagę całe nadwozie, że jest w stanie lepiej niż dobrym, a wręcz bardzo dobrym, to też jest tylko i wyłącznie nalot rdzawy, nie ma nigdzie permanentnych dziur na wylot, absolutnie nigdzie na całej podłodze nie ma takiego czegoś. Tutaj celowo podniosłem to siedzisko, żeby zobaczyć, proszę bardzo, jak wygląda blacha pod siedziskiem. Tutaj przy okazji mogę pokazać, jak wygląda siedzenie od spodu, nic tu się nie odpruwa, nic nie jest w stanie rozpadu. Także kładziemy stelaż. Co mogę z ciekawości zademonstrować? Nawet sam mnie to zaskoczyło. Podłączamy akumulator i z takich ciekawostek dropsa, proszę bardzo, funkcjonują oba światła po naciśnięciu świateł długich, działają długie, także wszystkie światła, elektryka jak najbardziej działa. Tutaj jest przełącznik długich światła, też podobnie jak w Volkswagenie rozwiązane. Proszę, widać na nadwoziu tam, że długie światła się... proszę, jedno światło i tam mamy drugie światło, obydwa się zapaliły. Także to funkcjonuje. Elektryka, nie licząc oczywiście samego silnika, działa bez zastrzeżeń. Tylne światła też. Jedno światło się pali, drugie światło się pali. Stop również działa. No wstecznego nie jestem w stanie wypróbować, bo nie wiem, gdzie jest przewód, który uruchamia wsteczny. Nie będę teraz uruchamiał, chociaż na jeden raz może włączymy. Nie, to nie działa, ale to z tego względu tylko i wyłącznie, bo próbowałem na innym akumulatorze. Tutaj są wycieraczki, te wycieraczki oczywiście funkcjonują. Tam nawet widać, jak otworzyłem drzwi, proszę bardzo, tutaj naciskam krańcówkę drzwi, jak funkcjonuje lampka podświetlająca nogi. Jedna i tutaj z tej strony mamy drugą lampkę. Naciskam krańcówkę, dlatego ona gaśnie. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o tego typu szczegóły. Zaraz sprawdzimy, bo... Ono, to radio w każdym razie też na 100% funkcjonuje, bo sprawdzałem na innym akumulatorze, teraz może po prostu ten akumulator, który jest wsadzony, jest za słaby, ale radio też w pełni działa. Także tutaj, proszę bardzo, tapicerkę jeszcze raz pokażę z tej strony, że tutaj nie ma żadnych kompletnie, absolutnie uszkodzeń jakichś takich mechanicznych, które by dyskwalifikowały albo do wymiany to kwalifikowały. Tutaj, proszę bardzo, drzwi, te profile. To jest wszystko w dobrym stanie, tak jak powiedziałem, jakaś tam rdza gdzieś się pojawia, jak najbardziej. Tutaj to, co widzimy, to jest odprysk lakieru, tego czerwonego, to jest już ponowny lakier samochodu, to nie jest oryginalny lakier, ale to nie jest absolutnie rdza, tutaj wszystko jest zdrowe. Jeżeli chodzi o podwozie, tak samo, tam wszystko, można powiedzieć, jest nalot rdzawy, ale to jest na jeszcze blacha jak najbardziej zdrowa. Przedniego bagażnika niestety nie jestem w stanie otworzyć, ponieważ nie mam kluczyka, także jest to nawet dla mnie zagadką, co tam w środku jest, jeżeli chodzi o zawartość, ale jeżeli chodzi o blachę bagażnika, to od spodu można zobaczyć, że ona, wszystkie profile są fabryczne, nic nie jest zardzewiałe, nie ma żadnej dziury, także nawet nie jestem w stanie przez dziurkę zajrzeć, że tak powiem, co tam ewentualnie się w niej dzieje.
się w bagażniku dzieje. Proszę bardzo, wlew paliwa. Korek się jak najbardziej odkręca, także to wszystko działa. Fabryczne. Te wycieraczki są fabryczne, oryginalne, tak jak powiedziałem, one funkcjonują, są sprawdzone, działają. Tutaj emblemat ten na masce, tak jak powinien być. Tutaj maska otwiera się, bagażnik otwiera się, tak jak powiedziałem, kluczykiem. I tego kluczyka niestety nie posiadam. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o tą komorę tutaj silnika, to też w zasadzie te wszystkie profile to jest drowizna. Oczywiście rdza, tak jak powiedziałem, pojawia się. Po pierwsze nalot, po drugie jakaś tam dziurka tutaj zauważyłem, proszę bardzo. Tu bym powiedział, że chyba jest największa dziura w tym samochodzie, w tym miejscu, ale to jak się domyślam, dlatego tu się pojawiła, ponieważ no tutaj akumulator jest fabrycznie zamontowany, wiadomo, ten elektrolit przez tyle lat, no to miał prawo zrobić jakieś, no tutaj troszeczkę dziury, ale tak ogólnie, jeżeli chodzi o profile te wokół silnika, to tutaj nie mamy nic, żadnej zgnilizny, żadnej rdzy jakieś mocniejsze, jest wszystko, trzyma się bardzo dobrze. Tutaj tą tylną ściankę też można zobaczyć, że to wszystko jest tak, jak powinno być. No tu oczywiście jest to wszystko podwiązane, ponieważ no brakuje nam całego zespołu napędowego, bo to się by trzymało, to by się trzymało na skrzyni biegów, dokładnie tam jest mocowanie do tych drążków, wahaczy w zasadzie, bo to tutaj trzeba traktować jako wahacz, jako drążek stabilizacyjny. Nie ma tego, dlatego to jest wszystko podwiązane, żeby to w ogóle mogło się toczyć samoistnie, nie? Opuszczamy. Jeżeli chodzi jeszcze o takie szczegóły, to mówię, to jest dach do tego, zdjęcia będą dostępne. Proszę, jak się światło ładnie świecą. Dach jest dostępny i są dwie płosie tylne dostępne. Odkręcone są w tej chwili tylko dlatego, żeby właśnie można było toczyć samochodem. A to, co się świeci tam z tyłu, to jest, bo z przodu jak widać nie pali się światło, z tyłu się paliło, to jest mechanizm stopu, który w tej chwili działa. Jak ja cofnę, proszę bardzo, tu jakbym cofnął ten pedał w tą pozycję, bo te hamulce, wiadomo, to na tym etapie nie działają, to ten mechanizm z tyłu przestanie po prostu funkcjonować. A tutaj jakbym włączył postój, to dopiero się zapali światło postojowe i mijania. Zresztą jeszcze raz mogę zademonstrować. Także tutaj nawet każdziutkie, o proszę, mamy włączone długie cały czas na tym etapie i to funkcjonuje. Tak to, proszę. O, w tej chwili tutaj podświetlania tablicy akurat to nie widać, jest za jasno, żeby cokolwiek tam zaobserwować, ale też myślę, że to będzie, proszę bardzo, amerykańskie jeszcze postojówki, bo to się świeci na stałe przy postoju, tak jak widać, obie lampki przednie, nazwijmy to kierunkowskazy, że one zamieniają się w funkcję kierunkowskaza, jakbyśmy włączyli zapłon samochodu, ale na tym etapie tak to jest to postojówka. No, a tutaj możemy powiedzieć, że to się świeci stop razem z postojówką, bo w tej chwili uruchomiłem postojówkę. Jeżeli chodzi o linię, proszę zobaczyć, ta linia jest prosta, nie ma jakichś załamań mocnych, nie ma, no nadwozie naprawdę jest w bardzo fajnym stanie. Spokojnie nadaje się do uruchomienia, spokojnie nadaje się do odbudowy. Trzeba sobie zorganizować oczywiście silnik, który prawdopodobnie można zaadoptować z Volkswagena. Bo mówię, cała konstrukcja, cały ten system jezdny jest bardzo podobny. Myślę, że jest to jak najbardziej realne do zaadoptowania. Tutaj jest element do mieszanki paliwowej, do silnika. Taka pozostałość, można powiedzieć, już na tym etapie to jest nieużyteczne, no bo samego silnika nie mamy. Także tak to wygląda. Jeszcze może tak ogólnie przejadę naokoło samochodu.